Fabian, masz jakieś zwierzątko w domu? Nie. A chciałbyś mieć? Tak, ale mogę tylko mieć złotą rybkę. Mama powiedziała, że nie mogę, bo kiedyś kiedyś się tak zdarzyło, że moja rybka się zamroziła. Rybka się zamroziła? Tak, na kość. Ale jak się zamroziła na kość? No bo była zima i nie opiekowałem się nią, i zdechła nam. A potem mieliśmy psa Daisy i ona była cała czarna, ale potem mama ją nie chciała, bo nawet drzwi nam wyrzucała. A chciałabyś mieć jakieś zwierzątko? Tak, rybkę. Rybkę, tak? Julka, powiedz mi, czy masz w domu jakieś zwierzątko? Tak. Jakie to jest zwierzątko? Świnka morska. A jak się nazywa? Luluś. Luluś? Jak Luluś wygląda? Ma biały kolor, żółty, czarny i brązowy. I co robisz ze swoją świnką morską? Trochę się bawię. Opiekuję się nim. Pomagam takiemu psątać klatce. Co jeszcze? Dajesz jeść? Daję jeść mu kiedy ma mało. Kasper, czy masz jakieś zwierzątko w domu? Tak. Jakie? Pies. Jak się nazywa twój pies? Dorka. Dora. A jak wygląda Dorka? Jest czarno-brązowa. I co lubisz zrobić ze swoim pieskiem? Bawić się z nią. A co robicie, jak się bawicie? Wrzucasz jej piłeczkę, aportuje? Nie, Dorka... Dorka... Co robi? Ona ma taką szmatę, taki sialik wyciąga swojej poduszki i tak się z nią bawię. I ja ją łapię i tak się, i ona tak szarpie. Zuzia, czy masz zwierzątko w domu? Tak. Jakie? Pieska. Jak ten piesek ma na imię? Daisy. Daisy. Jak Daisy wygląda? Jest biała i ma takie brązowe kropki. Brązowe kropki, tak? I co robisz ze swoim pieskiem? Bawię się. A jak się bawicie? Aportuję na podwórku. W domu tak rzucam piłką. I jeszcze daję mu kajmę. Powiedz mi, Anek, czy masz jakieś zwierzątko w domu? Tak. Jakie? Psa. Jak ten pies się bawi? Jak rzuca patyka, aportuje. A jak ma na imię? Dama. Dama. I jak wygląda ta twoja dama? Ma skarpetki białe na nogach. No i ma czarny ogon, na czubku ma biały.